Cześć, dzisiejszy odcinek nosi tytuł Lepiej jest mądrze stracić niż głupio i niewłaściwie zainwestować. Ja znajduję się w tej chwili, moi drodzy, na nowym placu, który już na pewno będę dzierżawił przez okres najbliższych kilku lat, mam nadzieję. Ten plac należy do mojego kolegi Jacka z firmy Olatech. Jeśli Jacek to oglądasz, to Cię pozdrawiam. Szybka, merytoryczna i naprawdę właściwa rozmowa na temat współpracy. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jak na poprzednim placu, po 5 dniach zrezygnowałem z tego placu, ale jak na poprzednim placu chciałem się dogadać z właścicielem, żeby mieć wjazd z bocznej strony, a nie z tego dłuższego boku, i on nie wyraził na to zgody, doszły jeszcze inne tematy, o których wolałbym nie mówić, bo nie chciałbym być znowu posądzony o zniesławienie albo kogoś obrażenie. Więc dochodzę już do sedna. Ten plac ma takie same wymiary, taką samą powierzchnię jak tamten. I ten plac, słuchajcie, jest dobrze przygotowany, bo ma już ogrodzenie, nawet słupy, słuchajcie, za mną. I tutaj Wam pokażę przede mną, jeśli chodzi o kamery. Wjazd znajduje się, słuchajcie, centralnie w tym miejscu, w którym powinien. Dojazd do tej działki, zobaczcie, przy samej drodze. Tutaj działki są, słuchajcie, same przemysłowe. Dzierżawię tą nieruchomość, ten plac od mojego kolegi Jacka Lotowskiego z firmy Olatech. Dzięki, Jacek. Powoli zaczynamy robić przyłącze do kamer, do oświetlenia. I tak naprawdę przygotowany też jest, słuchajcie, grunt tutaj. Nie zamierzam tutaj położyć chyba kostkę Polbruk. Na tamtym placu nie mogłem się dogadać z właścicielem. Nie mogłem mieć reklam. Nie mogłem mieć nawet przyłącza energetycznego. Dziwny w ogóle, dziwna sytuacja. Ja się od takiej sytuacji, słuchajcie, od razu odcinam. Nie zamierzam prowadzić dysputy, nie zamierzam się z kimś wykłócać. Chociaż dzisiaj już dostałem SMS-em informację od tamtego właściciela, że umowa dalej obowiązuje. Ja jestem gotowy, słuchajcie, iść na drogę sądową, bo wiem, że mam rację. Nieodpowiednie miejsce, czas i takie tematy, słuchajcie, zostawiamy tam. Daleko, daleko za sobą i trzeba iść dalej. Więc wracam do tego placu. Słuchajcie, przede mną znajduje się właśnie brama, która będzie niedługo już wkrótce robiona przesuwna. Tu mamy kable wypuszczone, więc ta brama będzie otwierana w tą stronę. Dzisiaj, słuchajcie, wyciąłem dużo takich różnych drzewek. Takie zasieki nawet, można powiedzieć, zrobiłem. O, i tyle. Jutro będę chyba powoli montował garażę, czy nie? Nie wiem, czy się wyrobię. Muszę zrobić najpierw przyłącze pod bramę. Ale słuchajcie, garaże już tam czekają, żeby je wszystkie montować. We wtorek mam HDS-a zamówionego, będę przewoził wszystkie kontenery i zamierzam tutaj dokupić jeszcze znacznie więcej kontenerów, garaży i siedzieć tu tak długo i prowadzić tutaj tak długo self-storage, jak się tylko da. Słuchajcie, to jest Krzysiek z firmy Teletechnika. Montował mi alarmy na poprzednim placu i kamery i tak naprawdę to wszystko. I teraz przygotowujemy sobie ten teren, zobaczcie. Krzysiek ma też swoją koparkę. Ale wracając do tematu. Równamy teren, bo tu będą stały garaże. Mam już zamówioną kostkę. Tylko nie wiem, kiedy postawię. Boże. Więc Krzysiu, znowu go poprosiłem o pomoc i on będzie mi montował tutaj właśnie kamery. I zaraz Wam później powiem dokładnie, jak to wygląda w kontekście tego, jak ustanowić te kamery i jak alarmy, żebyście mieli bezpiecznie te place w przyszłości. Ja myślę, że zapytam się Krzyśka, bo on ma znacznie większą wiedzę merytoryczną niż ja. Ja się mogę odnieść do tego tak bardziej praktycznie, a Krzysiek tak bardziej fachowo, bo prowadzi tą firmę z 20 lat chyba. Więc zapytam go o zdanie, może coś podpowie i będziemy dalej w tym temacie działać. Dobra, pokażę Wam alarmy, kamery, system przesuwny. No to właśnie firma, słuchajcie, z Elbląga, która robi mi tam lampę, góry, kamery. I tutaj mamy kopanie. Tam będzie jeszcze druga lampa i kamera też. W zasadzie dwie kamery, łącznie 4 kamery. Tu idzie rura, w zasadzie gruba. Wszystko wykopane, teraz montaż będzie tych lamp, kamer. I po tej stronie to samo. Czego Wam nie powiedziałem tak naprawdę, słuchajcie, to jest od momentu wprowadzenia się na ulicę Rawską, gdzie miałem mieć magazyny i garaże, minęły 3 dni, 5 dni i zrezygnowałem z tamtego placu, ponieważ nie mogłem dojść do porozumienia z właścicielem. Zadzwoniłem do mojego kolegi Jacka Lotkowskiego, który ma dużą przestrzeń wolną. Zapytałem go, czy chciałby mi wydzierżawić kawałek terenu. Powiedział: Kamil, wpadnij, porozmawiamy. Byłem u niego 2 dni temu. Siadłem do stołu, zaczęliśmy mierzyć, sprawdzać, dogadać się, w jakim aspekcie co kto będzie robił.
dwa dni mam nowy plac, nowe miejsce, lepsze jeszcze tak naprawdę, teren jest czysty, nie jest taki, wiecie, jak tam zabrudzony, więc ja jestem zadowolony, wrzucam swoje dwie kamery, żeby mieć podgląd i tyle, działamy. A jeszcze bramę będę zmieniał, słuchaj, tam właśnie. I tak naprawdę zostawiajcie takie śmieci ze sobą z tyłu, albo wyrzućcie je w ogóle do kosza, czyli jak macie podobne problemy, tak mi się wydaje, jak ja, to po prostu szkoda na to czasu, słuchajcie. Ja więc postanowiłem w jeden dzień, jak zacząłem z nim rozmawiać, nie mogłem dojść do porozumienia, wieczorem siadłem, pomyślałem sobie, trzeba to zmienić. Nie lubię toksycznych ludzi, nie lubię takiego środowiska, nie lubię takich tematów, a my działamy. Kończę, lecę dalej robić. Bo Krzychu mi tak naprawdę sam projektował te kamery. Co wziął pod uwagę, jeśli chodzi o, wiecie, widzenie, pole widzenia tak naprawdę tych kamer. Więc cześć. Siema. Panie Krzysztofie! Ha, słuchajcie, odbierzemy te kable właśnie, patrzcie, z tamtego słupa, bo tam jest zasilanie i lecimy tam. Krzychu, weź jakbyś mógł dwa słowa dla takich ludzi, którzy będą chcieli... Słyszysz? Tak, sławny. Krzychu, mógłbyś powiedzieć tak naprawdę, na co trzeba wziąć pod uwagę, jeśli ktoś będzie chciał sobie takie kamery montować? Czyli co musi być w polu widzenia, albo w jakim zakresie one powinny się tam jakoś układać? Na pewno oświetlenie, żeby było wystarczające oświetlenie. Jeżeli nie, to oświetlacze podczerwieni. W kamerach? Tak, wysokość montażu na pewno i odległość od obiektu, który mają obserwować. Nie mogą być za daleko, ani za blisko. A taka, powiedzmy, średnia pole widzenia kamery, którą byś tam w średniej cenie dla kogoś, kto miałby kupić, taka, jakie to jest pole widzenia? Myślę, że taka najlepsza to było 104 stopni. Wtedy widzi dosyć szeroko i... A odległość, powiedzmy, od, powiedzmy, punktu, którego tam chciałby widzieć? Od punktu? No. Myślę, że maksymalnie to jest od 15 do 20 metrów. Od 15 do 20 metrów. Słuchajcie, tam, gdzie jest ta drabina, właśnie będzie Krzychu kamera i lampa, prawda? Tak. Krzychu mi da zaproponował taką dużą lampę, która jest dużej mocy i będzie oświetlała cały ten wjazd, słuchajcie, aż... Krzychu, ale co, myślę, do tego miejsca też złapię trochę światła trochę, nie, ta lampa. No i tam... Tak, a tutaj mój kolega właśnie, którego dzierżawię ten plac, on ma tutaj drugą lampę i też ma też swoje kamery. A ja chciałbym mieć też swoje, słuchajcie. Krzychu, i co, te dwie kamery będą się ze sobą pokrywały, prawda? Proszę? Tak. Chodzi o to, żeby jedna kamera kryła drugą, prawda? Nawzajem się widziałem. Tak. I tu mamy dwie kamery, jedna będzie patrzyła, słuchajcie, w tą stronę, a druga będzie na tą drugą część placu też wszystko monitorowała. I później wam jeszcze pokażę, jakie są kamery, jak Krzychu już mi powie, jakie trzeba jeszcze do... Mam swoje trzy stare, w zasadzie dwie, bo jedna chyba się zepsuła. I Krzychu mi chce zaproponować jeszcze fajną kamerę właśnie pod tego i... A, jeszcze słuchajcie, system, który Krzychu nam zaraz powie, jaki to powinien być według niego. Albo jaki jest najlepszy, tak naprawdę chyba za free można go operować. Hikvision, słuchajcie, to jest to, co ja miałem przez te 3 lata. Sprawdzało mi się świetnie. Można zoomować, przybliżać, oddalać. Dosyć, kurczę, dobrze te kamery, które ja miałem, dobrze pokazywały. A w tej chwili właśnie dokupuję jeszcze jedną albo z dwie kamery. Zobaczymy, tu Krzychu powie, aby po prostu zakryć ten cały plac, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Bo na tym nam zależy, żeby to wszystko było, słuchajcie, dobrze zrobione, profesjonalnie, żeby było wszystko widać tak naprawdę. Chociaż nie miałem żadnych włamań jak do tej pory, ale sytuacje mogą być różne, więc my tu staramy się zabezpieczyć to w taki sposób, aby po prostu nie doszło w przyszłości do jakichś tam głupich rzeczy. A jak już dojdzie, to żebyśmy mieli wszystko nakręcone jako, wiecie, jako dowód w sprawie czy coś takiego. Cześć, słuchajcie, jest sobota, ja już jestem dzisiaj po montażu trzech garaży, zaraz mam, więc te trzy garaże mamy już zamontowane, a one mają się tak w przyszłości ciągnąć aż tam daleko. W tej chwili jadę jeszcze po bramę, taką samą starą muszę przywieźć tam, na tamten stary plac, a tutaj powoli będziemy montować też tą bramę przesuwną. Się zastanawiamy jeszcze, czy tam, kurde, dać kamerę albo czujkę za tymi garażami, żeby było też bezpiecznie, ale to może w przyszłości.